A studiów ze mną jest Łódzki Radny Prawa i Sprawiedliwości Radosław Marzec. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Radny, konwencja programowa PiSu. Mało konkretów na nie usłyszałem. Um, myślałem, że będzie takie mocne posunięcie, że dowiemy się, co będzie Prawo i Sprawiedliwość, z czym będzie szło do wyborów październikowych, prawdopodobnie październikowych. A tutaj tylko debata, tutaj tylko ogólne um, zapowiedzi i wytyczanie celów. Dlaczego? Na tym polega konwencja programowa, aby można było e, przygotować się do utworzenia programu wyborczego. To ta konwencja miała, miała stanowić takie podwaliny do przyszłego programu wyborczego, który powstanie na e, jesień na wybory parlamentarne. Warto podsumować e, konwencję było 10 tysięcy uczestników, było 500 ekspertów, e, było 16 głównych paneli dyskusyjnych, 70 paneli eksperckich i to wszystko przełoży się na przygotowanie dobrego programu Prawa i Sprawiedliwości do jesiennych wyborów Tylko do tej pory wyborcy chyba byli przyzwyczajeni do tego, że co konwencja to usłyszeli, przynajmniej takie, no, można powiedzieć, lidy, takie headliny, takie najważniejsze punkty, do których będzie Prawo i Sprawiedliwość dążyć. Tutaj tych punktów nie ma, no, poza powstrzymaniem ofensywy zła i poza, no, Utrzymaniem tej dobrej zmiany. Ale usłyszeliśmy też y, od pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego bardzo ważną rzecz. Najważniejszą, można powiedzieć, w polityce: wiarygodność. Partia Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną. Co obiecujemy w kampanii wyborczej, to realizujemy. To różni nas od naszych y, oponentów w polityce. Wiarygodność. I to jest kluczowe, e, kluczowy aspekt, który też e, trzeba pamiętać o nim. No ale Prawo i Sprawiedliwość powtarza to już od, e, można powiedzieć, dłuższego czasu. My realizujemy obietnice. słyszałem to nieraz także z ust łódzkich e, polityków. Nie czy pan redaktor nie, 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 nie uważa, pan, że, że to jest bardzo, to bardzo ważne? Bo nie no na przykładzie, przykładzie, nie bardziej na przykładzie wiarygodność Łodzi... polityków w ogóle jest ważna, ale czy to nie uważa pan, że może się na przykład wyborcy trochę znudzić? Nie wydaje mi się, ponieważ są nowe propozycje programowe przed kampanią do Parlamentu Europejskiego. 500 plus dla każdego dziecka, PIT dla młodych do 26 roku życia, żeby łatwiej było osobom młodym wejść w ten rynek pracy, nie musieli wyjeżdżać za granicę, tak jak to się odbywało w latach wcześniejszych. Jedynym lekarstwem było, był wyjazd za granicę. Teraz my w Polsce, w Łodzi to zmieniamy. I dużo jest tych propozycji programowych. No, Ale to, żeby to, to być kiedy... dobrze przygotowanym do kolejnych zmian, do nowych propozycji, trzeba się wsłuchać też w głos e, ekspertów, I mieszkańców. I stąd te rozmowy. A kiedy poznamy tak. dokładny program Prawa i Sprawiedliwości? Teraz zakończył się dopiero kongres, e, konwencja programowa. Musimy poczekać e, na efekty na wyniki. Musimy to podsumować i w najbliższym czasie, nie wiem czy to będzie za tydzień, dwa czy za miesiąc, będzie przygotowany program, nowa propozycja dla Polaków. Nowa propozycja i mogę pana redaktora zapewnić, że będzie to propozycja wiarygodna, którą będziemy chcieli zrealizować. Nie no będziemy jak Platforma Obywatelska, że dwa czy trzy miesiące po wygranych wyborach Podnieśli wiek emerytalny. W Łodzi też wielokrotnie pani prezydent Hanna Zdanowska mija się z prawdą i wiarygodność, mam wrażenie, pani prezydent jest coraz mniej. A to o czym jeszcze za chwilkę porozmawiamy. A kiedy listy poznamy? Prawa i Sprawiedliwości do wyborów parlamentarnych? Miesiąc, dwa? Bo to już e, coraz, że tak powiem, bliżej wyborów. Ciężko mi oceniać. Jestem skromnym radnym miejskim. E, nie, nie jestem odpowiedzialny za tworzenie. No, przewodniczącym list. klubu myślę, że może, może pan mieć coś do powiedzenia w łódzkim prawie i sprawiedliwości. Najważniejsze są założenia programowe. A czy to będzie realizował? Ten y, poseł czy, czy inny, dla nas nie jest to istotne. My nie jesteśmy platformą obywatelską, żeby się przepychać, y, walczyć między sobą o władzę. Idziemy w jednym celu, idziemy zmieniać nasz kraj. Nie no, pani radny, powie pan, naprawdę próbuje pan powiedzieć słuchaczom, że nie ma przepychanek, znaczy nie chcę powiedzieć przepychanek, ale ustaleń i rozmów na ten temat, kto wejdzie na listę do parlamentu? Nie ma takich przepychanek, jak na, w Platformie Obywatelskiej, co widzimy po jednej, drugiej konferencji. Jedna grupa przygotowuje. W Prawie i Sprawiedliwości jesteśmy w tym momencie zajęci tworzeniem dobrego programu, dzięki któremu będziemy mogli podtrzymać dobrą zmianę w naszym kraju. No dobrze, nie chcę pan powiedzieć, będziemy Czekać na te listy, będziemy czekać na szczegóły programowe. Zapytam o sprawy miejskie, a konkretnie o obiady, bo podczas sesji Rady Miejskiej dużo Pan też na ten temat mówił. Chodzi o bezpłatne obiady dla łódzkich dzieci, które no, w kampanii wyborczej były przez władze miasta obiecane. Później stwierdzono, że jednak nie da się tego programu zrealizować, bo dzień czy dwa, dwa dni później pani Prezydent Hanna Zdanowska ogłasza, jednakże pilotaż będzie, a więc jednak obietnica chyba spełniona. Wiarygodność prezydent Hanny Zdanowskiej jest coraz mniejsza, jeśli e, polityk obiecuje, e, że będzie robił wszystko. Albo że wprowadzi bezpłatne obiady dla łódzkich dzieci w szkołach od września, to dla mnie, jako radnego, jako mieszkańca Łodzi, wydaje się oczywiste, że ten program powinien zostać wprowadzony od września. Społecznicy zebrali prawie tysiąc podpisów za tymi obiadami. Jest rządowy program Stołówka Plus, który pomaga dostosować stołówki w Łodzi prezydent Zdanowska wraz z wiceprezydentem Terelą w tym momencie y, nic nie robią, mydlą oczy mieszkańcom i wydają 400 tysięcy złotych na audyt który powinien być już dawno zrobiony przez pracowników Wydziału Edukacji i nie powinien kosztować ani złotówki. Nie, Panie to... Rady, czy nic nie robią władze miasta? 30 Panie wniosków na modernizację stołówek jednak poszło ale... w ramach właśnie tego rządowego programu, tylko dwie stołówki niestety dostały dofinansowania, a więc tak, no nie można, zarzucić, nie Z tego można to... zarzucić miastu, że tak naprawdę nic nie zrobiło. Panie redaktorze, no ale z tego co wiemy, po, dwa wnioski o, otrzymały tylko pozytywną ocenę formalną. Pozostałe miały błędy, które trzeba uzupełnić i sądzę, że otrzyma, na pewno otrzymają wsparcie. Prezydent Hanna Zdanowska w ostatnim wywiadzie e, dla jednej z łódzkich gazet powiedziała, że Łódź otrzymała najwięcej środków od Rządu Prawa i Sprawiedliwości. E, no pozostaje mi się tylko zgodzić z panią prezydent pod tym jednym względem. Martwiło mnie to, że martwi mnie to, że, że wcześniejsze Rządy, m.in. Platformy Obywatelskiej, nie dbały e, w takim stopniu o łódź jak rząd Prawa i Sprawiedliwości. A to jeszcze jeden temat, panie radny, bo czas tam się kończy. E, mimo wszystko prezydent e, Łodzi Helna Zdanowska e, i Tomasz Trela chcą sądzić się ze Skarbem Państwa razem z Warszawą, e, razem z innymi dużymi metropoliami e, polskimi, dlatego że subwencja oświatowa jest wysoce nie, niewystarczająca. No i rzeczywiście te różnice e, pieniędzy, które dostaje miasto z budżetu, e, w porównaniu do tego, co wydaje na szkoły i co wydało na reformę, są znaczne. E, sąd Powinien rozstrzygnąć taką sprawę, panem pana zdaniem. Powinniśmy rozdzielić dwie ważne rzeczy. Jedno to subwencja na edukację, która z roku na rok jest coraz wyższa, a drugie to koszty związane z reformą edukacji. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości pro chcieliśmy, żeby powstało sześć nowych szkół podstawowych. Prezydent miasta wraz z wiceprezydentem terenu nie wyrazili na to zgody. Konsekwencją było to, że nie będzie dodatkowych środków dla naszego miasta na reformę edukacji. Teraz budzą się z ręką w nocniku, ponieważ brakuje się no, tak, no już stąd, ponad rok. Są tutaj przyznał miasto, miasto rację w sporze między kuratorem a prezydentem Treną, między samorządem. Ale. Nie, przez to, że nie została wprowadzona sieć szkół, która została zatwierdzona przez kuratora i była proponowana przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, do Łodzi nie trafią dodatkowe środki na edukację. A jak wychodzi e, sądzenie się miasta Łódź, e, pani prezydent Zdanowskiej widać najlepiej po trasie górnej, ponieważ musimy zwrócić 32 miliony złotych, które zostały zasądzone przez sąd dla prywatnego przedsiębiorstwa. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem był radny Łócki Rady Miejskiej z Prawa i Sprawiedliwości Radosław Marzec. 真亏呀，真亏呀。